Tomasz Nykiel, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Między Słowami. Dzisiaj do naszego studia zaprosiliśmy Piotra Paczuskiego, przewodniczącego Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Jeleniej Górze. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, bardzo miło mi, że zechcieli Państwo zaprosić mnie, a w mojej osobie całą Lewicę. Zapraszamy do naszego studia tak naprawdę wszystkie strony polityczne, tutaj nie ograniczamy się absolutnie do żadnej z nich. Tak jak Pana przedstawiłem na początku, Rada Powiatowa SLD w naszym regionie. Czym jest tak naprawdę to ciało, czym się zajmuje i jaka jest wizja właśnie Pana na funkcjonowanie tego ciała, skoro Pan jest przewodniczącym Rady Powiatowej? Rada Powiatowa jest to ciało składające się w naszym przypadku z 30 osób, naszych koleżanek i kolegów, wybranych podczas ostatniego zjazdu. Jest to ciało statutowe, ciało doradcze, ciało stanowiące wszystko to, co postanowi Rada Powiatowa, zobowiązany jest realizować zarząd, w tym przewodniczący. Myślę, że w ostatnich kilku tygodniach najistotniejszą sprawą, którą się zajmowaliśmy, to stworzenie programu wyborczego dla Kotliny Jeleniogórskiej. Specjalnie podkreślam, dla Kotliny Jeleniogórskiej, a nie samego miasta Jelenia Góra, albowiem wychodzimy z założenia, że nie żyjemy jako miasto w oderwaniu od całego otoczenia powiatu i sama nazwa Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej stanowi o tym, że zajmować się powinniśmy nie wyłącznie samym miastem i jego problemami, ale wszystkim tym, co jest bliskie mieszkańcom Kotliny Jeleniogórskiej właśnie. Wziąłem z sobą taki wydrukowany w formie ulotki program, którym chcielibyśmy podzielić się koncepcyjnie, ale jednocześnie poprosić o doradztwo ze strony mieszkańców Jeleniej Góry. Czy to jest taki już program przygotowany stricte pod wybory samorządowe, zbliżające się już coraz większymi krokami? Takie jest zamierzenie, natomiast ten etap, jeśli tak mogę określić, jest etapem, jak powiedziałem, no, w pewnej mierze konsultacyjnym. To są pewnego rodzaju wytyczne dla nas, ale jednocześnie zapytania, wątpliwości, zbiór tematyki, którą chcielibyśmy zainteresować mieszkańców naszej Kotliny i ich poprosić również o doradzenie, czy to są te problemy, którymi my się powinniśmy zajmować, czy trafiamy w sedno spraw, które są nam bliskie, ale jak powiadam, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do tego, aby nam pomogli i sobie też w prowadzeniu spraw jeleniogórskich. Skoro program pojawił się już na stole, rozmawiamy o nim, to więc porozmawiamy o szczegółach. Jakie są główne założenia tego programu, czyli to, co znajduje się w środku programu SLD dla Kotliny Jeleniogórskiej? Zajęliśmy się tutaj przede wszystkim sprawami tymi, które właśnie Kotliny Jeleniogórskiej dotyczą. Są oczywiście takie, które są charakterystyczne dla całego kraju, ale my aż tak wielkich, jeśli to mogę powiedzieć, ambicji nie mamy, aby rozgrywać czy zajmować się sprawami ogólnokrajowymi. Nam oczywiście najbliższa jest Jelenia Góra i Kotlina Jeleniogórska. Ja nie chciałbym teraz cytować poszczególnych zdań, które są tutaj zapisane. Takie główne założenia tak naprawdę. Z prostej mianowicie przyczyny. Ponieważ chcielibyśmy już niedługo w internecie umieścić całość tego programu po to właśnie, aby jeleniogórzanie i mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej mieli możliwość poznania tego, co tu jest zapisane. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że jest to praca, bardzo intensywna praca kilkunastu osób spośród naszych koleżanek i kolegów. Włączeni w te prace byli przede wszystkim praktycy gospodarczy, praktycy administracyjni, ale jednocześnie młode osoby związane ze światem nauki. Zarówno Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tutaj dużą, że tak powiem, pracę włożył, nasi koledzy, a jednocześnie Uniwersytet Wrocławski. Napisaliśmy tutaj o misji, jaką uważamy, powinniśmy mieć w stosunku do jeleniogórzan. I pozwolę sobie to jedno zdanie zacytować dokładnie. Naszą misją jest kreowanie działań oraz wspieranie i wzbogacenie wszelkich inicjatyw na rzecz poprawy życia gospodarczego i społecznego mieszkańców. I dalej następuje rozwinięcie tych kwestii. To jest takie bardzo ogólne, tak. A z jakimi problemami tak naprawdę Jelenia Góra, Kotlina Jeleniogórska teraz najbardziej się boryka? Mieliśmy takie spotkanie w związku ze Świętem Pracy, które organizowało SLD na Jeleniogórskim Ratuszu. Właśnie ten rynek pracy jest jednym z głównych zadań, na którym trzeba się skupić?
Tak, zdecydowanie. Wszyscy wiemy o tym, że na chleb trzeba zarabiać, a żeby zarabiać, to trzeba mieć pracę. Z tą jest rzeczywiście coraz większy kłopot i ten kłopot w szczególności dotyka ludzi powyżej 50 roku życia, ale też młodych absolwentów szkół. Niedługo organizować będziemy w kontekście tego, co Pan zapytał, jedno zdanie. Niedługo będziemy organizować taką konferencję przy udziale Biura Poselskiego Małgorzaty Sokoły-Szmajdzińskiej, Fundacji imieniem Jerzego Szmajdzińskiego, Federacji Młodych Socjaldemokratów i SLD w to włączone będzie, ale również zaangażowani będą pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego Wydziału Jeleniogórskiego. I spora część tej konferencji poświęcona będzie właśnie rynkowi pracy, również w kontekście przygotowywania kadr na rynek pracy. Mamy pełną świadomość tego, że chyba pogubiono się w pewnym momencie i niewystarczające jest przygotowanie młodych ludzi w stosunku do potrzeb rynku. Pan jest jeszcze młodym człowiekiem, więc nie pamięta Pan zapewne zarania tego, mianowicie jak w pewnym momencie powstawać zaczęło mnóstwo szkół wyższych, które zajmowały się bankowością, zarządzaniem. Bardzo ładnie brzmi, tylko ilu bankowców potrzeba, ilu specjalistów od zarządzania. Myślę, że powinniśmy się skupić przede wszystkim na szkolnictwie zawodowym. Tutaj bardzo pomocny nam będzie Zbigniew Ładziński, który jest przecież jedną z czołowych postaci rzemieślników, nie tylko w naszym regionie, ale w strukturach rzemiosła w kraju. I z uwagi na to, że jest to osoba nadzwyczaj kompetentna, będzie nam bardzo pomocny w przeprowadzeniu tej konferencji w tym kontekście, ale jednocześnie ukierunkowanie naszego programu na przyszłość. To coś, co chcielibyśmy, aby było radą ze strony właśnie rzemieślników, ponieważ oni dokładnie znają potrzeby rynku. To szkolnictwo zawodowe chyba coraz bardziej też w Jeleniej Górze jest zauważane, bo mamy coraz te nowocześniejsze pracownie też ze wsparciem środków unijnych rozwijane, czy w mechaniku, czy również w innych szkołach właśnie zawodowych, technicznych. No to chyba jest zauważane i właśnie widać, że niekoniecznie potrzebni są nam tylko ludzie z wyższym wykształceniem, na przykład humanistycznym, tylko fachowcy w swojej dziedzinie, żeby mogli po szkole średniej nawet od razu pójść do pracy. Zdecydowanie. Ludzie, którzy stanowią tak zwane średnie pokolenie, pamiętają, istniało kiedyś coś takiego, co nazywało się przemysłem terenowym. I ten przemysł terenowy w Jeleniej Górze i okolicach był bardzo rozwinięty. Niestety, później stało się tak, że ten przemysł przestał istnieć. Ale drobne rzemiosło, między innymi drobne rzemiosło, to jest ten wątek, który myślę powinniśmy rozwijać. Nie tylko my jako Sojusz Lewicy Demokratycznej przecież, ale wszystkie osoby, które są zainteresowane lepszym życiem, wyższym poziomem gospodarczym naszej kotliny. Program wyborczy to oczywiście coś, co ma wpłynąć jak przed samymi wyborami na jak najlepsze sondaże, a później najlepszy wynik przy urnach wyborczych. A teraz takich sondaży troszeczkę się więcej pojawiło. I jak może Pan skomentować te wyniki? Prawo i Sprawiedliwość według tych sondaży pojawia się na pierwszym miejscu, spadek Platformy Obywatelskiej. I to też takie komentarze ludzi związanych z Platformą Obywatelską, którzy mówią, że te sondaże mogą wpływać, wynikać z tego, że na przykład była zima i ludzie są smutniejsi po tej zimie, więc jak Pan skomentuje to, co w tym momencie się dzieje, jeżeli chodzi o rozkład sił na scenie politycznej? Zawsze, kiedy słońce świeci, ludzie są weselsi, to jest zupełnie oczywiste. Ale jaka partia wtedy zyskuje, jak słońce świeci? Zima, myślę, że każda partia zyskuje wtedy. Natomiast ja rozumiem, że Pan pyta mnie o kontekst globalny, jeśli chodzi o sondaże dotyczące Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który chciałbym zauważyć, zwyżkuje. Sondaże zwyżkują, prawda? Natomiast trudno jest mi oczywiście obiektywnie oceniać spadek notowań Platformy Obywatelskiej. Myślę, że jest to wynik częstego obiecywania i częstego nierealizowania tych obietnic. Panu też jest nie na miejscu też krytykować do końca Platformę Obywatelską, bo to jest na przykład koalicjant w Sejmiku Dolnośląskim. Ja myślę, że konstruktywna krytyka jest zawsze pożądana. Jeśli
pyta pana, to chyba ustaliliśmy, o sprawy globalne, taki jest mój na ten temat pogląd. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Sojusz Lewicy Demokratycznej w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wchodził w sojusz z Platformą Obywatelską, a na przykład z PSL-em w Rzeszowie. Mówię to dlatego, że jestem głęboko przekonany co do tego, że na poziomach w szczególności tych regionalnych więcej nas łączy niż dzieli z poszczególnymi partiami. Przecież no, nie jest dla nikogo tajemnicą, że na przykład ja jestem zaprzyjaźniony z szefem PiS-u, bo znamy się od dzieciństwa, w wojsku razem byliśmy. Nie jest dla nikogo tajemnicą, że z innymi działaczami innych partii spotykamy się na kawie, spotykamy się na korcie tenisowym, spotykamy się na strzelnicy sportowej. Nie po to, żeby do siebie mierzyć, tylko po to, żeby się wspólnie bawić i wspólnie wymieniać poglądy na temat tego, co jest nam bliskie. I szczerze mówiąc, bardzo dziwi mnie postawa, którą się przecież często spotyka, sprowadzająca się do tego, że buduje się wysokie mury pomiędzy SLD a PiS-em na przykład. I dzieje się tak częstokroć z różnych, nie tylko z jednej strony, ale z obu stron tak się dzieje. Ja myślę, że powinniśmy z taką praktyką zakończyć, bo do niczego rozsądnego to, krótko mówiąc, nie prowadzi. Ja ten program oczywiście zostawię Państwu, być może znajdą Państwo chwilę na to, aby go przeczytać i być może zaprezentować w swojej telewizji, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest tutaj wiele takich elementów, wiele takich postulatów, które są bliskie przecież nie tylko nam, Sojuszowi Lewicy Demokratycznej. My pisaliśmy to oczywiście z punktu widzenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, natomiast koncentrowaliśmy się na Kotlinie Leniogórskiej, a nie tylko na naszych sympatykach. Mieszkają tutaj nasi sympatycy, ludzie nam obojętni, ale też ludzie wrodzy. Wspomniał pan o spotkaniu pierwszomajowym, które organizowaliśmy właśnie 1 maja na Placu Ratuszowym. Ku mojemu nie tylko zadowoleniu, bardzo pozytywnie to spotkanie zostało przez obecnych na Placu Ratuszowym przyjęte. Miałem okazję spoglądać na to, co napisane zostało przez komentatorów w internecie. Przeważały pozytywne opinie. Znajdowały się tam oczywiście krytyczne, wyśmiewające garstkę Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który tam się pojawił. A moje pytanie jest bardzo proste. Sojusz Lewicy Demokratycznej pojawił się, czcząc święto ludzi pracy. Pojawiły się inne partie? Przecież nie. Pojawiły się inne ugrupowania? Przecież nie. To dlaczego krytykować to? Sojusz Lewicy Demokratycznej pojawił się na Placu Ratuszowym, rozmawiał z mieszkańcami Jeleniej Góry i przyjezdnymi, bo przecież odbywały się tam różne imprezy oprócz tego naszego spotkania pierwszomajowego. Bardzo cenimy sobie takie spotkania. Mieliśmy okazję rozdawać ulotki z naszym programem. Nie spotkaliśmy się, co uważam za bardzo cenne, z jakąkolwiek wrogością. Najgorszym, jeśli można to tak to określić, to była obojętność, ale z tym trzeba się liczyć. Wracając do wypadków na ogólnopolskiej scenie politycznej i tych zawirowań tak naprawdę na lewej stronie tej sceny, które ostatnio mieliśmy okazję obserwować, Europa Plus, tam udział Aleksandra Kwaśniewskiego, pożegnali się z Ryszardem Kaliszem z SLD i Ryszard Kalisz zakłada swoje stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska. Jak pan skomentuje tą całą sytuację i na przykład jak to ma, jaki to ma wpływ na wynik tych sondaży i czy nie lepiej lewicy byłoby działać wspólnie pod wspólnym szyldem albo jeszcze bardziej zjednoczoną niż w tym momencie jest ta cała sytuacja? Zdecydowanie najlepiej jest wtedy, kiedy ludzie się łączą, a nie dzielą. Natomiast miałem już parokrotnie również z Państwa telewizją na ten temat rozmawiać i prezentowałem pogląd nie tylko mój, ale większości moich koleżanek i kolegów, że sprowadzający się do tego, że chyba troszkę pogubili się panowie Kalisz, pan prezydent Kwaśniewski i odnosimy wrażenie takie, że tutaj rolę główną odgrywają ambicje, a nie ten rzeczywisty cel jednoczenia się lewicy. Bo gdyby to był cel rzeczywisty,
to uważam, że jedyną partią, a to nie jest, jak powiedziałem, wyłącznie mój pogląd, jedyną partią, a stanowi o tym historia, mniej, bardziej odległa, jedyną partią, która jest w stanie doprowadzić, czy na kanwie której może spełnić się jednoczenie lewicy, to jest właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej. Sojusz Lewicy Demokratycznej, żadna inna partia. Pokazuje to historia, pokazują to działania. Ruch Palikota nie jest przecież partią lewicową. Nic o tym nie świadczy. Urządzanie happeningów, woltyżerka słowna, to nie jest wystarczające świadectwo do tego, aby nosić emblemat lewicowca. A Ryszard Kalisz nie jest zbyt dużą stratą dla SLD? Ryszard Kalisz też związany z naszym regionem dosyć mocno. Ostatnio gościł w Jeleniej podczas balu charytatywnego Fundacji Jerzego Szmajdzińskiego. To jest większa strata dla Ryszarda Kalisza, czy większa strata dla SLD? Uważam, że to jest większa strata dla Ryszarda Kalisza. Ale bardzo dobrze, że zauważył Pan, że Ryszard Kalisz był podczas balu charytatywnego, który organizowaliśmy zimą tego roku. Będzie w Jeleniej Górze, a ściślej w Karpaczu, podczas turnieju tenisowego odbywanego corocznie, nazwanego dwa lata temu, nazwanego imieniem Jerzego Szmajdzińskiego. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby spotykać się w sali balowej, żeby spotykać się na korcie tenisowym, natomiast trzeba być lojalnym wobec partii, której się było członkiem ówcześnie. I jeśli Ryszard Kalisz miał kłopot z identyfikacją siebie, a tak to przecież wyglądało, to nie powinien nikogo dziwić ruch ze strony władz krajowych o usunięciu Ryszarda Kalisza z SLD. Zakończmy może sprawy polityczne, na sam koniec naszego programu porozmawiajmy o sporcie, bo tak już kilka razy przejawił się nam tenis w naszej rozmowie, a Pan właśnie w te działania tenisowe w Jeleniej Górze jest na pewno mocno zaangażowany. Jak te działania wyglądają? Mieliśmy okazję na przykład uczestniczyć w takiej uroczystości, podczas której oddano do użytku balon przy ulicy Sudeckiej nad kortem, żeby w zimę można było też właśnie tę dyscyplinę sportu uprawiać, ale co oprócz tego w związku z Panem, z Pana osobą, i właśnie tą dyscypliną sportu, jaką jest tenis? Może nie w związku z moją osobą, tylko w związku z tymi, którzy w tenisa grają lub sympatyzują z tą dyscypliną sportu. Bo ja jako prezes klubu tenisowego Jelenia Góra jestem usługodawcą, że tak powiem. A muszę powiedzieć, że działania naszego klubu zostały chyba docenione, chyba niewątpliwie, na szczeblu dolnośląskim, albowiem niedawno zostałem wiceprezesem Dolnośląskiego Związku Tenisowego. Janusz Lewiński, który jest wiceprezesem naszego klubu, jest trenerem, opiekuje się kortami na Zabobrzu przy ulicy Noskowskiego i z jego inicjatywy powstał balon postawiony zimą na Sudeckiej, jest również przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Tenisowego. Także, jeśli tak mogę się wyrazić, przejęliśmy troszkę władzy. W związku z tym będziemy mieć zdecydowanie większy wpływ na działania związku na obszarze województwa dolnośląskiego. Myślę, że kilkuletni okres funkcjonowania naszego klubu i sukcesy, niewątpliwe sukcesy, którymi możemy się poszczycić, dają nam legitymację do tego, żeby starać się w taki sposób prowadzenia tej dyscypliny sportu, starać się wdrożyć również na obszarze większym niż tylko Kotlina Jeleniogórska. Chciałbym powiedzieć, że a jest to zasługa przede wszystkim Janusza Lewińskiego jako trenera i dziewcząt, które bardzo systematycznie i wytrwale trenują tenis. Wielokrotne mistrzostwa polskie, zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. Wszyscy ci, którzy są związani ze sportem w jakikolwiek sposób, to mają świadomość tego, że nie ma drugiej dyscypliny sportu w Jeleniej Górze teraz, która mogła poszczycić się takimi właśnie sukcesami. Jakąś tam cząstkę wkładu pracy owszem włożyłem w to, no bo jestem prezesem klubu, ale atmosfera, którą tworzy Janusz Lewiński na kortach, to jest połowa sukcesu, bo gdyby nie ta atmosfera i życzliwość wobec młodszych i starszych, którzy chcą w tenisa grać, nie byłoby tylu chętnych i nie byłoby możliwości wybrania tych rodzynków.
a tak się dzieje. Chciałbym też zauważyć, mają to okazję widzieć no, nie kto inny jak mieszkańcy Zabobrza, przez okna chociażby swoje, jak wiele młodzieży na korty przychodzi. A co cenniejsze jeszcze, to przychodzą różne pokolenia. Przykładem tego jest chociażby moja rodzina. Gra w tenisa mój ojciec, gra mój syn, moja żona próbuje odbijać, gram ja, a nie jesteśmy jedyną rodziną, która spotyka się na kortach, bo oprócz tego, że jest to no, bardzo cenne uprawianie sportu, gimnastyka, ruch, sprawność fizyczna, to jednak ten wątek towarzyski, atmosfera, która tam panuje, jest, uważam, nie do przecenienia. Tenis, mówi się o tym, że to jest sport mimo wszystko elitarny i żeby osiągać sukcesy, właśnie w tym sporcie trzeba bardzo dużo wysiłku, ale też dużych środków finansowych, żeby zaangażować w to. Czy rzeczywiście tak jest i czy na przykład my mamy szansę doczekać się w Jeleniej Górze następców Jerzego Janowicza czy Agnieszki Radwańskiej? To jest nadzwyczaj trudne. Każda dyscyplina sportu jest kosztowna, jeśli chce się ją uprawiać na poziomie profesjonalnym. Jest to bardzo kosztowne, ale nie tylko w odniesieniu do tenisa. Ja chciałbym tylko powiedzieć z żalem. Kiedyś w jednej ze szkół jeleniogórskich rozmawiałem z dyrektorką tej szkoły. Jest uchwała Rady Miejskiej mówiąca o tym, że szkoły powinny udostępniać swoje podwoje sportowe, hale sportowe, obiekty sportowe nieodpłatnie klubom. I w jednej ze szkół na ten temat parę lat temu rozmawiałem i dyrektorka stwierdziła, że państwo, czyli my, muszą płacić. Dlaczego? Zapytałem. Bo tenis jest dyscypliną ekskluzywną. Jeśli miarą ekskluzywności jest to, że rakieta tenisowa kosztuje kilkaset złotych, to być może tak. Ale zapytałem ją, czy boks na przykład jest też dyscypliną ekskluzywną. Bo sprzęt bokserski też nie jest tani, prawda? No, odpowiedzi już na tę kwestię nie otrzymałem. Ale pomińmy to. Pewnego rodzaju perturbacje zawsze się zdarzają. Chciałbym powiedzieć o tym, że oczywiście chcielibyśmy, aby tenis był na poziomie światowym u nas tutaj w Jeleniej Górze. Wymaga to oczywiście tego, aby tenis po pierwsze stał się powszechną dyscypliną sportu, bo im więcej osób uprawia, tym większe prawdopodobieństwo jest znaleźć te właśnie rodzynki na miarę Radwańskiej, Janowicza, ale niezwykle trudną sprawą jest finansowanie kariery sportowej. Jest kilka dziewcząt u nas w klubie, które reprezentują naprawdę wysoki poziom umiejętności i sukcesy są tego świadectwem. Powstaje na pewnym etapie dylemat, poświęcić się nauce szkolnej, czy poświęcić się sportowi. A jeśli w sporcie coś nie wyjdzie, jeśli kontuzja, prawda, i tak dalej, to są dylematy, które nie tylko działacze sportowi muszą rozstrzygnąć, ale przede wszystkim osoby bezpośrednio zainteresowane, czyli ta młodzież sportowa, rodzice, których często nie jest stać na to, aby finansować wyjazdy międzynarodowe, uczestnictwo w turniejach międzynarodowych. W każdej dyscyplinie sportu jest w ten sposób, że pewien poziom osiąga się, ale żeby podnosić swoje, tak, to trzeba mierzyć się z najlepszymi w Europie, na świecie. To wszystko kosztuje. Jakieś imprezy zaplanowane w związku z klubem tenisowym Jelenia Góra na najbliższy czas? Tak, permanentnie organizujemy takie imprezy, zarówno te, które są wpisane w kalendarz Polskiego Związku Tenisowego, jak i te, które przy udziale funduszów, którymi potraktowało nas miasto, organizujemy. No, w minioną sobotę organizowaliśmy dla dorosłych wprawdzie turniej taki losowany debel. Oprócz tego, że jest to świetna zabawa sportowa, to i spotkanie towarzyskie. 1 czerwca organizujemy otwarcie sezonu na kortach otwartych dla dzieci i młodzieży. Jest to zawsze impreza połączona z grami w tenisa, ale przede wszystkim impreza o charakterze towarzyskim dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Przez cały okres wakacji organizowane na kortach będą obozy dla młodzieży, tej, która w tenisa gra lub tej,
młodzieży, która z różnych względów na wakacje nie może wyjechać. Są to przedsięwzięcia skierowane również wobec tych, którzy narażeni są poprzez zamieszkiwanie, poprzez różnego rodzaju koleje losu, narażeni są na patologie społeczne i takie imprezy organizujemy od kilku już lat. Zapraszamy do uprawiania sportu, do grania w tenisa, bo to nie jest tylko właśnie zdrowy styl życia, ale też, tak jak Pan wspomniał, spotkania towarzyskie. Wrócimy też do tematu polityki i tego programu, który został przygotowany podczas pewnie jednej z naszych kolejnych rozmów, jeżeli pojawią się już jakieś komentarze na temat tego, co Sojusz Lewicy Demokratycznej przygotował, a tymczasem dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Czekam na spotkanie następne. Państwu chciałbym przypomnieć, że w naszym studiu gościliśmy Piotra Paczuskiego, przewodniczącego Rady Powiatowej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Jeleniej Górze. Ja już dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.